Trenerze, proszę powiedzieć, czy reprezentacja jest, Rosji jest tak silna, jak wynik meczu z Czechami? Myślę, że jest bardzo silną drużyną. Czy tak silna? Myślę, że tak. Rosjanie są tak silni jak ten wynik, tylko że w drugą stronę Czesi pewnie nie są tak słabi jak ten wynik, bo aż tak fatalnie nie zagrali. Rosjanie pokazali wszystkie swoje atuty. Mecz też akurat ułożył im się tak, że sami potrafili narzucić Czechom od początku bardzo szybkie tempo i zdobyć dosyć wcześnie dwie bramki. To pozwoliło im grać w taki sposób, jaki najbardziej lubią, czyli w ataku szybkim. Jeszcze było parę okazji poza tymi bramkami, które strzelili. I myślę, że ten mecz, jak ktoś nie zna reprezentacji Rosji, gdy obejrzy sobie uważnie, to w dużym stopniu tą reprezentację pozna. Powiedziałby pan, że to jest i silny kolektyw jednocześnie, i jednak zbiór kilku gwiazd, jak Arszawin, czy Dżagojew, czy Kerżaków, czy wchodzący jako rezerwowy Pawluczenko. Oczywiście, to jest naprawdę cała ławka, jest pełna zawodników, którzy mogą coś wnieść na boisko, czy jeszcze Pogrebniak, czy Izmaiłow, czy inni jeszcze zawodnicy, którzy pojawiają się w tych którzy pojawią się być może podczas Euro i pojawiali się w spotkaniach, tak jak chociażby z Włochami. Także Rosjanie mają naprawdę bardzo mocną drużynę, zgraną drużynę, która ma mnóstwo atutów, ale my musimy bardziej patrzeć na siebie, na to, jak poprawić te mankamenty, które wystąpiły z Grecją, bo jeżeli chcemy z nimi walczyć o jakieś punkty, no to musimy wznieść się wyżej niż to uczyniliśmy w tym meczu inauguracyjnym. Piłkarze nasi mówią, że żeby pokonać Rosję, musimy zagrać 90 minut, tak jak pierwsze 45 z Grecją, ale czy to w ogóle jest możliwe, czy im starczy sił na 90 minut? Ja myślę, że w takim tempie, jak grali pierwszą połowę, będzie ciężko wytrzymać mecz z Rosją, bo gdybyśmy jeszcze przy takich założeniach i w takim tempie grali jak z Grekami, to wielokrotnie musielibyśmy wracać za Rosjanami, wykonywać sprinty po ich kontratakach. Także grając tak jak z Grecją, w ogóle raczej nie można zakładać, że będziemy grali z Rosjanami, bo po prostu no, na to nie pozwolą. Myśmy trochę liczyli, że Rosjanie, skoro się okazali za słabi na zachodnie kluby i wszyscy wrócili do Ligi Rosyjskiej, to może będą słabi, w dodatku jeszcze rozczarowani. To duży zawód. Nie, tak nie jest. Oni chyba są dosyć też specyficznymi ludźmi. Rzadko w ogóle rosyjscy zawodnicy teraz czy w historii odnajdywali się w tych najmocniejszych ligach. Mało jest przykładów, że rzeczywiście długo funkcjonowali na wysokim poziomie w jakimś klubie. To są raczej wyjątki niż reguła. Ale po powrocie do Rosji, kiedy u siebie chyba czują się po prostu lepiej, grają ze sobą, znają się doskonale i myślę, wtedy pokazują cały swój potencjał. Dlatego raz, że indywidualności, dwa, teraz wszyscy wrócili właśnie w tym celu, żeby dobrze wypaść na Euro, do swojej ligi, żeby grać w swoich klubach i to uczyniło ich jeszcze mocniejszymi.